Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku, o 21, na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc. Dobry wieczór, dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki zmian. Odcinek 9. Jak ten czas leci. 9 odcinków za nami, wszystkie traktowały o mudrach. I ten też będzie. O mudrach. Tak jak powiedziałem wczoraj, dziś o mudrach, rat, raczej o mudrach, mudrze ratującej życie. Ja mam takie marzenie, żeby tę mudrę miał każdy przy sobie, żeby się jej nauczył i żeby stosował. Ale nim to się stanie, nim pokażę ci, jak ta mudra wygląda, opowiem ci, jak działa. Baramara albo bharamara, nie mylić z barabara, tak nazywa się ta mudra, to mudra ratująca życie. Jak działa, posłuchaj, a za chwilę pokażę Ci, jak się tę mudrę składa. Mudra, która działa spektakularnie i pomimo tego, że nazwana została mudrą ratującą życie, zapewnia nam jeszcze kilka innych dobrostanów, ale wszystkie związane są z naszym życiem lub zdrowiem, samopoczuciem. To jest mudra aktywna, mudra, którą należy pamiętać do końca życia od teraz zawsze. To jest jedna z niewielu mądr, które możesz złożyć komuś obcemu na dłoniach, jeśli jego życie lub zdrowie jest zagrożone. W czym działa i jak działa ta mądra? Słuchaj, mądra generalnie ratująca życie działa w bardzo spektakularny, a zarazem bardzo prosty sposób. Ona reguluje przepływ energii w naszym ciele. Działa super na stany przedzawałowe. Jeżeli masz palpitacje serca, jakieś migotanie, jakieś duszności, jakieś tego typu rzeczy, natychmiast łap mudre, baramara, bharamara. Nie mylicz, baramara oczywiście. I trzymaj tak ją od 6 do 25 minut. Być może dłużej w niektórych skrajnych przypadkach. Mudra, która oczyszcza nasz umysł ze wszystkiego tego, co może wywołać stany depresyjne. Stosuj tę mudrę często. Mudra działa fenomenalnie przeciwbólowo. Naprawdę fenomenalnie. Ale nie na takie zwykłe bóle głowy, że tam wiesz, coś ci boli i tak dalej. Tylko na napadowe bóle migrenowe. Na coś, co ja mam tak raz w roku albo raz na parę lat, że mnie dojeżdża tak, że po prostu jest miazga i wtedy nie pomagają żadne proszki, tabletki nic nie pomaga i wtedy ta mudra działa naprawdę mega. Byłem trzy razy, tak jak ci powiedziałem, świadkiem działania mudry ratującej życie. To było coś takiego, że raz człowiek, który na peronie po prostu się przewrócił, okazało się, że miał stan zawałowy. Ja potem wywiad, w którymś z internetowych portali powiązanych z gazetami, przeczytałem z nim wywiad, że pewna Pani ubrana w indyjskie szaty, nie wiem czy to była Indyjka, czy to był ktokolwiek inny, kto, kto był tak stylizowany, złożył mu dłonie w mudre. ratującą życie I okazało się, że ten zawał zakończył się sukcesem, czyli pacjent przeżył, był wyeliminowany. Jakieś tam leczenie było, ale, ale lekarze byli sami zszokowani, że tak, taki stan zawałowy skończył się tak lajtowo dla tego kogoś. Drugi przypadek, kiedy widziałem mudrę ratującą życie. Ona dotykała mojego kolegi, a raczej działała na moim koledze. Mój kolega jest takim survivalowcem, wiecie, goście, którzy chodzą do lasu i tam w ogóle robią różne dziwne rzeczy. I Sylwek miał nóż, taki ogromny, wojskowy, ciężki nóż i rzucał tym nożem do drzewa. I rzucił tak niefortunnie raz do takiej dechy, niedożywego drzewa, żeby nie było. I rzucił raz tak niefortunnie, że nóż Rękojeścią odbił się oddechy i wbił mu się tuż, ponad, tuż nad pachwiną. No po prostu masakra. Jak my żeśmy to zobaczyli, to skisnęliśmy. No i moja koleżanka, świadoma wtedy bardzo, Ania od razu ułożyła mu mudrę ratującą życie i od razu zadzwoniliśmy po pogotowie. I trzeci raz była podobna sytuacja, tylko tę mudrę już ja zastosowałem pewien starszy pan. Po prostu odcięło mu świadomość w tramwaju, no i też się udało. Jakby rozmawiałem potem z tym panem po kilku tygodniach od tego zdarzenia, okazało się, że wykryto u niego jakąś tam straszną rzecz w głowie, ale okazało się, że wszystko się dobrze skończyło. Mudra ratująca życie, tak jak powiedziałem, możesz ją założyć komuś. I to jest jedna z niewielu módr, gdzie nie musisz prosić o. O nic, o pozwolenie i tak dalej. W momencie zagrożenia życia lub zdrowia robisz, koniec, kropka. Mudry nie czynią same z siebie y, jakichś kłopotów u ludzi, także tutaj myślę, że nikt nie będzie miał pretensji, a tym bardziej w sytuacjach zagrożenia. Dobra, a więc jak się robi baramare albo bharamare, albo nie wiem jak to nazwać i nie wiem jak to się czyta, bo to są rzeczy y, staroindyjskie. Słuchaj, wygląda ona w tenże sposób. Jest bardzo prosta. Ja pokażę, bo to jest jedna z bardzo skomplikowanych módr, Może tak. Zobacz, kciuk i palec środkowy złączony. Ten drugi jest pomiędzy w, tej, w tym otworze, który powstaje pomiędzy kciukiem. O, tutaj nie pokazałem tak. Między kciukiem a, między kciukiem a. O, widzisz? Ten palec tutaj, a ten może być wyprostowany. Dokładnie. Zawsze mam problemy z robieniem tej mudry, tak to wygląda. Zresztą jak sobie wpiszesz w internet, yy, mudra, bara, mara albo mudra ratująca życie, to znajdziesz bez problemu. I bardzo cię proszę weź się na całe życie, naucz się tej mudry. Naprawdę miej ją zawsze. Nie wiem, czy wiesz, ale w wielu domach buddyjskich dzieci, naprawdę, pięcio, sześcioletnie dzieci uczone są mudr. I tam nikt nie patrzy na nie krzywo, że tam co w ogóle co tam. Co, jakiś gość z internetu mówi o mudrach, że co tam tutaj się coś i ona niby ma uratować życie. No tak. Stany depresyjne, stany przedzawałowe, jakieś nagłe wydarzenia, gdzie cierpi twoje ciało albo istnieje zagrożenie twojego życia lub zdrowia, mudra, baramara natychmiast, bharamara. Różnie się czyta. Naprawdę naucz się, mieją ją zawsze przy sobie i sobie tam składaj. Jedna ważna rzecz. Mudrę należy wykonać obiema dłońmi. Jeżeli zaś nie ma takiej możliwości, no bo wiesz, w różnych skrajnych przypadkach może być różnie, może kogoś to dotknąć jakaś sytuacja zagrożająca życiu lub zdrowiu, znienacka, może być, nie możesz go przesunąć i tak dalej, wtedy jedna dłoń. Ale jeżeli istnieje taka możliwość, dwie dłonie, bez wyjątku. Naprawdę. Tak samo dotyczy to bólów migrenowych i wszystkiego tego, co chcesz na samej sobie albo samym sobie zastosować wyłącznie obie dłonie, jeżeli je po prostu masz. No, bo są ludzie, którzy są pozbawieni jednej albo drugiej kończyny, więc to będzie trudno. To jest bardzo ważne. Tak samo w przypadku, kiedy widzisz kogoś, gdzie jakieś życie lub zdrowie jest zagrożone, nie zastanawiaj się, nie analizuj, że cię ktoś oceni, że coś. To, to jest wtedy nieważne. Najważniejsze jest życie i zdrowie tego człowieka. Zgooglaj sobie. Ja wiem, że to jest trudno tę, tę mudrę. Jeszcze raz pokażę, bo naprawdę jest ją trudno tak pokazać do kamery i żeby, żeby sobie każdy skumał, ale wpisz Baramara, pisze się Mara, albo Baramara. Mudra ratująca życie. Zobacz, jak ona wygląda. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W momencie, kiedy zmagasz się z czymś takim jak depresja, z tym niesamowicie słabym stanem, który dotyka teraz naprawdę bardzo dużej części populacji, zrób sobie takie doświadczenie. Z tą mudrą posiedź dziennie 5-15 minut, ile dasz adę? Najlepiej trzy razy w ciągu dnia, czyli rano, w południe i wieczorem i zobaczysz, co się wydarzy. Depresja, stany depresyjne, wszystko to, co robi dyskomfort w naszym umyśle, to też jest paradoksalnie zagrożenie naszego życia lub zdrowia. I ta mudra działa fenomenalnie. Jedna ważna rzecz, weź to na zawsze ode mnie, od Łysego z podcastu Mediteusz, nigdy, ale to nigdy nie nadużywaj mudry ratującej życia dla zabawy, dla beki, dla kogokolwiek innego. Naprawdę. To jest trochę tak jak ze stosowaniem ziołolecznictwa. Wiesz, zioła, które mają potężne działanie, mogą narobić krzywdy, niestosowane umiejętnie, albo jak przegniesz, albo więc organizm się może uodpornić. To jest mudra ostateczności tak naprawdę. Wielu, wielu buddystów nazywa, że mudra dobra. I też tak jak jest w stanie Migrenowym bólu głowy, czy tak, nie stosuj tej mudry, jak ci boli ząbek, albo jak cię głować mi, bo tam coś wydarzyło się. Nie, są od tego inne mudry. Mudra ratująca życie jest mudrą na specjalne, w cudzysłowie, okazje. Naprawdę to bardzo ważne. Naucz się tej mudry, pokaż ją rodzinie, porozmawiaj ze znajomymi, jeżeli możesz. Jeżeli się popukają w łeb i powiedzą, że co ty w ogóle opowiadasz, to deś ich do tego filmu. A jak popukają się na mój, na mój temat albo na, na moim punkcie, to mi to lata jak kilo kitu. Ważne jest, żeby każdy mógł wziąć tę mudrę i stosować ją w takich przypadkach, których naprawdę czyha na nas bardzo, ale to bardzo wiele na ulicy. Naucz się, zapisz, narysuj. Moi znajomi, którzy... Bo wiesz, tę mudrę trochę złożyć jest trudno, bo trzeba ją zapamiętać, nie? Bo ona nie jest tam zbyt prostą. Moi znajomi sobie porysowali, jak wygląda ta mudra. I wiesz, tam po 15-20 złapaniach nie będzie już najmniej, przepraszam, łyczek kawy od z bajkofi, bo naprawdę mi. Ale po 15 kilkunastu złapaniach nie będzie problemu. Także mudra, baramara, mara nie mylić z barabara. Weźcie na zawsze i stosujcie stosujcie tak często, jak tylko możecie, ale nie nadużywajcie tej mudry nigdy, ale to nigdy. Bo to jest naprawdę Jakbyśmy nadużywali, załóżmy sobie stawiali bańki, tylko dlatego, że lubimy, jak nas coś szczypie w plecy. Tego się nigdy nie robi. Ale podsumujmy: stany przedzawałowe, jakieś ostre skaleczenia, złamania, wszędzie tam, gdzie istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia, albo jakieś, wiesz, wypadki z urazem głowy, czy czegokolwiek, natychmiast bez dyskusji. Napadowe, migrenowe bóle głowy tak działa. Stany depresyjne ciężkie, trzy razy dziennie, rano, w południe wieczorem. Nie ma tutaj żadnej magii. Sama wiesz, albo sam wiesz, jak oglądasz ten kanał. Ja jestem daleki od tych wszystkich ezo, tam kryształów, tarotów i tym podobnych rzeczy. Wiem jedno, mądry to dobrostan naprawdę wielki, który można wykorzystać super dla prosperity, dla swojego samopoczucia, dla zdrowia, dla wszystkiego. Naprawdę. One przynoszą spektakularne efekty i koniec. Bez dyskusji. Wpisz proszę w Google, bo mi jest trudno tutaj. Jeszcze raz spróbuję to zmodelować. Mudra Baramara, pharamara, Mudra ratująca życie. Mudra, którą każdy z was pragnie, żeby miał przy sobie. No dobra, a teraz podsumujmy tabletki zmian. Bo wiecie co, kończy się tydzień, jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, i to jest ostatni dzień tego tygodnia. I teraz zróbmy takie wyzwanie, za zarazem, bo to będzie komunikat dla mnie, co robimy dalej. Jest tak, są dwa kluby. Jeden łysy, dobra, już koń z tymi mudrami, walić mudry, dawaj coś nowego. Ale jest naprawdę znamienita większość ludzi, którzy chcą mudry. Więc ja wpadłem na taki pomysł. Napisz w komentarzu pod tym filmem i pod jutrzejszym filmem: mudry czy zmieniamy? Naprawdę, ja potem je skrzętnie policzę i będę wiedział. Jak wyjdzie, że więcej tych, co zmieniamy, to zmienimy. Jak mudry, to pojedziemy do, je, przez cztery tygodnie, czyli cały miesiąc będzie z mudrami, a potem się zastanowimy. Dobra? To tyle. Patrzę na przyciskarkę. Dziewczynki i chłopcy, wszystkiego dobrego. Naprawdę cudownego. Dzięki w ogóle za tak liczne odwiedzanie sklepu. E, przy okazji, książki profesora Zbigniewa Królickiego Metoda Sylwy w świecie pieniądza. To jest jakiś dla mnie abstrakcyjny temat na razie, bo nie dowierzałem ani nigdy nie wierzyłem, chociaż przypuszczałem, że to będzie mm, książka, która będzie wywoływała dużo emocji, tych pozytywnych, no i tych drugich również, ale że będzie taki ruch i tak się to będzie kręciło naprawdę, Szapoba. Medytacje ratyńskich również dostępne, link w opisie. Tymczasem trzymajcie się ciepło i poręczy. Słyszymy się jutro w Codzienniku Motywacyjnym i też jutro w Tabletkach Zmian. Ale bardzo Was proszę, dajcie znak pod tym filmem i pod tym piątkowym. Co robimy? Czy ciągnijmy mudry przez miesiąc, czy zmieniamy nad przyszłego tygodnia? Wszystkiego dobrego, dziewczynki, chłopcy. Tabletki Zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21.00 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.